Czytanie tygodniowe na tydzień styczniowy od 10 do 16 stycznia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Witam serdecznie i przedstawię teraz czytanie z kart Tarota na każdy dzień tygodnia na następny tydzień. Witam serdecznie, oczywiście dziękuję wszystkim subskrybentom za obecność. Proszę nowych widzów o subskrypcję mojego kanału z dzwoneczkiem, byście dostawali codzienne powiadomienia od YouTube'a na temat moich wróżb darmowych, kolektywnych, wróżb na różne tematy. I zapraszam również oczywiście do komentowania, bym poczuła Waszą obecność, że jesteście tutaj, że oglądacie moje filmiki, że rezonuje z Wami lub nie rezonuje, piszcie wszystko. Dziękuję za lajki i dziękuję, kochani, za to, że jesteście, ponieważ jest już 4025 subskrybentów na moim kanale. Niedługo ogłoszę live wróżby, także uważajcie, będę, jak się lepiej poczuję, ponieważ jestem troszeczkę przeziębiona, ale na pewno niedługo będzie live z okazji 4000 lub ponad nawet już 4000 subskrybentów. Na wróżby indywidualne oczywiście zapraszam również wszystkich Państwa, którzy są potrzebujący. Warunki wróżb indywidualnych napiszę Państwu przez e-mail. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod filmikiem i w komentarzach. Proszę zgłaszać się. Wróżby indywidualne polegają oczywiście na tym, że podajecie mi Wasze daty urodzenia, Wasze zdjęcia i Wasze osobiste pytania do kart. Zapraszam. I teraz przejdźmy już do czytania tygodniowego. Od 10 do 16 stycznia, czyli nowy rok, styczeń, zima. Zobaczmy, co przyniesie nam następny tydzień. W poniedziałek gwiazda. Gwiazda, czyli nadzieja na dobre rozwinięcie spraw, na sukces, na szczęście. No i nowe nadzieje, że coś rozwinie się dobrze. Być może, że wyzdrowiejecie, na przykład jak ja teraz mam przeziębienie lekkie, oczywiście od poniedziałku, mam nadzieję, że będę już zdrowa. Tutaj też jakby wierzycie, że w następnym tygodniu, od poniedziałku, Wasze sprawy potoczą się dobrze. Każdy z Was ma inne sprawy do rozwiązania, czy załatwienia, czy jakieś inne cele, nowe projekty, czy no, zaczyna po prostu nowe sprawy. I tutaj jest duża nadzieja, że te sprawy potoczą się w następnym tygodniu, od nowego roku, od jakby nowego tygodnia, pomyślnie. No, jest też szansa na poznanie kogoś, ewentualnie jeśli jesteście singlami, na kogoś, kogoś nowego, interesującego i nadzieję w tym jakby pokładaną, że to się rozwinie dobrze. Także tutaj na pewno w poniedziałek optymizm i pozytywne myślenie jest bardzo ważne w załatwianiu spraw, czy w poznawaniu kogoś, tak, czy w kontaktach, współpracy z innymi. Czyli na pewno pozytywne myślenie i wiara w to, że się uda, tak, że będzie właśnie wszystko dobrze pomyślnie, że rozwinie się wszystko dobrze. I tutaj, że wszystko stoi jakby pod szczęśliwą gwiazdą, tak? Także taki mamy poniedziałek, bardzo pozytywny, pozytywna bardzo jest karta. We wtorek nowa szansa, as de szczebe, czyli as buław, mówi o nowej szansie. Coś się nowego zaczyna, rzeczywiście. I tutaj właśnie w to, co w poniedziałek pokładaliście nadzieję, we wtorek się otwiera. Otwiera się nowa szansa, nowy początek, być może nowa współpraca, nowa praca, nowe kontrakty, nowe przyjaźnie, nowe znajomości, czy jakieś nowe projekty, nowe pomysły. I tutaj musicie być energiczni, bardzo jakby kreatywni, pewni siebie również stanowczo dążyć do celów, które sobie założyliście. I być też pełni jakby tutaj nadziei, jakby optymizmu, że wszystko dobrze rzeczywiście się powiedzie, tak jak w poniedziałek. Tutaj jeśli dążycie do celu, macie ukierunkować swoje sprawy jakby bardzo dobrze i wziąć sprawy w swoje ręce. Widzicie tutaj buława trzymana w ręku, czyli wziąć sprawy w swoje ręce.
jest tu szansa na rzeczywiście stworzenie czegoś ciekawego, jeśli będziecie naprawdę stanowczy, kreatywni, energiczni i konsekwentni w działaniu. Jest również szansa na poznanie kogoś bardzo atrakcyjnego. Jest to oczywiście też karta seksualna, czyli ewentualnie poznacie kogoś tutaj lub zainwestujecie swój czas w kogoś, kto jest bardzo atrakcyjny, charyzmatyczny, kto Was bardzo pociąga. I tu jest szansa na rozwój tego romansu, czy tej przyjaźni, tej znajomości, tej relacji. Motywacja we wtorek jest potrzebna do działania i angażment, czyli zaangażowanie i motywacja to są ważne tematy właśnie na wtorek. W środę uwaga, żeby się nie pokłócić z kimś, nie było jakichś sprzeczek, jakiejś konkurencji. Siedem kijów to karta, gdzie musicie bronić w środę swoich racji, swoich argumentów, argumentować dobrze, by kogoś przekonać. Musicie dobrze jakby się też artykułować, byście zostali dobrze zrozumiani w tym, co chcecie komuś tutaj przekazać. Jakieś tutaj ewentualnie wyzwanie, gdzie musicie powiedzieć swoje, jakby swoją opinię na ten temat i tutaj mogą być również takie sprawy jak, no niestety negatywne, jakieś emocje jak zazdrość, nie wiem, ktoś Wam zazdrości, ktoś jest nieszczery i prowokuje ewentualnie jakiś tutaj stres, awanturę. Bądźcie na to ewentualnie przygotowani, żeby być jakaś prowokacja lub jakieś nieszczere osoby i musicie się po prostu dobrze tylko obronić przed tym, tak? Ważne też jest tutaj uwaga w pracy, uwaga też przed mobbingiem, uwaga przed jakimiś intrygami, proszę się w to nie wdawać, proszę w tym nie brać udziału. Wszelkie jakieś tutaj prowokacje odetnijcie od siebie, czy zignorujcie, czy odejdźcie, nie bierzcie w tym udziału, ponieważ będzie to jakiś spisek lub prowokacja, czyli tutaj no, przygotujcie się, że w środę jest jakiś tutaj no, potencjał ewentualnie na jakąś sprzeczkę, czy na konkurencję. Czwartek, dermagia, czyli mag. Mag mówi na pewno o tym, że powinniście w czwartek być kreatywni, powinniście pozytywnie tutaj coś, nie wiem, wymyśleć, jakieś nowe projekty może są, może nowe pomysły, potrzebne nowe talenty byście pokazali gdzieś w środowisku pracowniczym lub no, jakimś innym. Powinniście wykorzystać wszystkie swoje talenty, wszystkie swoje możliwości. No i by osiągnąć swój cel, ważne jest właśnie, byście byli energiczni, bardzo twórczy. Także ważne jest, żeby w czwartek właśnie wykazać się tutaj, nie wiem, zaangażowaniem, talentami, swoimi wszystkimi kwalifikacjami, które macie, talentami, kreatywnością. I wtedy poniesiecie na pewno sukces. W piątek jakiś paś kielichów, czyli być może jakiś partner młody, młodszy od Was lub młody duchem, jakiś witalny, młodzieńczy powiedzmy, emocjonalnie, duchowo i lub rzeczywiście młodszy od Was partner jakiś, tutaj będzie chciał romansować. Jakiś nowy początek tu się pokazuje, jakiś nowy romans. Jeśli macie ochotę na randki, to w piątek jest odpowiedni na to czas, ponieważ tutaj jest karta romansów, flirtów, no, uczuć, emocji, romantyczności. Także nawet można tutaj poznać jakąś fajną, romantyczną osobę. Jednak uwaga, ponieważ może być to osoba jeszcze niedojrzała. Natomiast do flirtów i jakichś romansów skora. No ale jest tutaj na pewno w piątek szansa jakaś, w zależności czego szukacie, szansa na nowe szczęście i na nową miłość. Ktoś, kto jest bardzo wrażliwy, bardzo delikatny, pomocny,
bardzo uczuciowy, delikatny, powiedzmy sobie, z takich ewentualnie znaków zodiaków jak rak, skorpion lub ryby. Ktoś tutaj właśnie ewentualnie jest jakiś nowy, który wchodzi do waszego życia lub chce z wami romansować i flirtować. Jeśli wy jesteście spod tego znaku, który wymieniłam, czyli ryby, skorpiony i raki, czyli żywioł wodny, no to znaczy, że wy macie przejąć inicjatywę i iść na jakieś randki. Jeśli jesteście singlami, jakąś pokazać właśnie tutaj energiczną akcję, by kogoś poznać. I jest szansa w tym dniu, w piątek, by tutaj rozwinął się jakiś romans. No, widzę sobotę i niedzielę troszeczkę jakąś bardzo ciężką, powiem szczerze. W sobotę jakiś stres, 10 buław. 10 buław mówi o przeciążeniu. No, coś was obciąża, przywala wręcz. Jesteście jakby, macie balast na barkach, którego nie możecie udźwignąć. Nie wiem, jakiś kryzys, stres. Nie możecie się podnieść wręcz. Za wiele może wzięliście sobie na barki, za wiele macie zadań, nie możecie temu jakby podołać, uwaga, żeby się nie przeciążyć. Musicie być może postawić jakąś granicę, by nie brać właśnie na barki za dużo. W sobotę czujecie się jakby przeciążeni swoimi obowiązkami lub sprawami lub problemami i jakby to wszystko przeciąża was i waszą głowę. Także uwaga, żeby w sobotę nie brać na siebie za dużo spraw do załatwienia, sprawunków czy zadań, by nie naobiecywać komuś czegoś, czego nie możecie spełnić, ponieważ jest tu na pewno dziesiątka buław pokazana jako właśnie jakieś przeciążenie. Niedziela również 10 mieczy, wow. 10 mieczy to również przeciążenie, nawet stan depresyjny. Coś was przygniata, nie możecie się podnieść. Znowu 10 mieczy przebijają wam tutaj plecy i po prostu jakby, nie wiem, jakiś ból, coś jakby, być może jest nagle coś skończone, coś chcecie urwać, zakończyć, jakieś problemy wam się nawarstwiły, które nie możecie jakby sobie z nimi poradzić. Być może jakieś, nie wiem, przemyślenia, które was troszeczkę załamały. Być może chcecie zrobić, znaczy z kimś ślus, czyli z kimś chcecie coś zakończyć, z kimś chcecie zerwać znajomość, relację zakończyć, nie wiem, rozwód, koniec relacji, zerwanie i to was jakby tutaj emocjonalnie bardzo dobija, no jest smutek, jest rozżalenie, emocje widzimy tutaj bardzo negatywne, męczące, burza wręcz myśli, uczuć, emocji, która was dobija i z którym nie możecie sobie poradzić w niedzielę. Więc tutaj, tak jak ten tydzień zaczął się dobrze od nadziei, tak kończy się załamaniem, depresją, smutkiem, rozżaleniem, no burzą gwałtowną myśli, uczuć, emocji, z którym nie możecie sobie poradzić. Więc uwaga, i tutaj również na tle, jakby w tle tego czytania, na dnie kart Tarota pokazuje mi się Królowa Buław, czyli macie być pewni siebie, niezależnie co się stanie, macie być Królową Buław. W tej energii macie pokazać się pewnością siebie, energetycznością, aktywnością, motywacją w działaniu, w osiąganiu swoich celów, czyli działać konkretnie. Królowa Buław to osoba pewna siebie, która no, idzie również za głosem serca, ale jest bardzo charyzmatyczną osobą, podejmuje szybko, konkretnie decyzje i podejmuje wszystkie kroki bardzo pewnie i aktywnie. Także tak macie zachowywać się w tym tygodniu i życzę wam dobrego tygodnia, przede wszystkim tutaj w następny weekend, sobotę i niedzielę, uważajcie, by się nie przeciążyć, nie zasmucić, nie wpaść w jakieś tutaj depresyjne stany,
by nie nabrać na siebie za dużo obowiązków. Także uważajcie. Mam nadzieję, że wszystko się dobrze potoczy. Dziękuję serdecznie. Życzę Państwu dobrego tygodnia. Do usłyszenia już wkrótce.